Witam wszystkich w programie Czworonogi na Wizji. Dziś zaprezentuję Wam rasę psa West Highland White Terrier. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Na początek opowiem Wam troszeczkę o psie. West Highland White Terrier, zwany w skrócie Westie lub West, jest niewielkim białym terrierem pochodzącym z Wielkiej Brytanii i zdobywającym coraz większą popularność w Polsce. Trudno się temu dziwić, skoro uroczemu wyglądowi zabaweczki towarzyszy wesoły, przyjacielski charakter, spory temperament i wielkie serduszko. Typowy Westie waży od 7 do 10 kg, mierzący kłębie 28 cm, ma białą szorstką sieć, tworzącą na główce charakterystyczną chryzantemkę, czarny nosek i figlarne czarne oczy. Wychowanie szczeniaka nie jest zbyt kłopotliwe. Piesek nie ma tendencji niszczycielskich, co nie oznacza, że nie możemy zaniedbać podstawowej czujności. Buty mieszkają zawsze w zamkniętej szafce. Łez szybko uczy się czystości i jest posłuszny. Chętnie poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym, do których mądry właściciel powinien przyzwyczajać go od samego początku. Najlepiej i najwygodniej jest karmić psa zbilansowaną suchą karmą renomowanej firmy, dostosowując ją do wieku, kondycji i apetytu naszego podopiecznego. Osobiście polecam, jeżeli pan lub pani chciałaby zakupić właśnie łeścika, to najbardziej polecam kupić sunię, to jest najlepszy wybór. Sam posiadam sunię i to jest najlepszy pies, jakiego miałem w życiu. I jeszcze dodam, że Westy powinno się wychowywać razem z dziećmi od momentu ich dorastania. Jay, zdechł pies. Zdech pies. Nudzili. Się nic nie tak.